Cześć, tu Oluś i tatuś. Zaczynamy, co? 24 fazy z Zingsami. Decydują, co robimy, tak, i je. Tak jest. Idziemy teraz do zaprzyjaźnionej żabki, która jest za nami. Kupujemy na razie, myślę, 15, bo wystarczy saszetek z Zingsami, które wylosujemy. Musimy wykonać zadanie. Jak nie wykonamy danego zadania, będziemy musieli pomyśleć nad karą. Kolejną saszetkę otwieramy po wykonaniu danego zadania, więc nie wiadomo, ile zadań zdążymy, bo mamy tylko 24H, a niektóre trzeba będzie gdzieś pojechać, coś znaleźć, bo są takie rzeczy w Rescue Force, których nie ma się w domu, ani nie ma w zwykłym sklepie, więc prawda? Może pojedziemy do mojego kolegi. No Timmy otwiera byliśmy, bo na przykład w Rescue Force... Podajcie na jego kanał. W Rescue Force są na przykład jakieś instrumenty, a on gra na dużo instrumentach, więc może do niego podjedziemy, może nie, może wylosujemy ciuchcie, więc trzeba będzie pojechać na dworzec, albo się przejechać, albo pooglądać ciuchcie. Zobaczymy. Będziemy starali się wykonać każde zadanie. Dobra, lecimy do żaby. I kupujemy. Dziewczyno żabki. Chcemy Zingsa od twojej... Matki? Kanapki! Wow, lecimy! Wróciliśmy z żabki. Było pełno ludzi, pełna kolejka. Mieliśmy nagrać, jak kupujemy, ale nie nagraliśmy, bo nie chcieliśmy obcych ludzi nagrywać. Jest, kochani, 12:42. Kupiliśmy 16 saszetek Super Pink. Zapakowaliśmy je w torebkę od bułek. W żabce, żebyście wiedzieli, Super Things Rescue Force kosztują 4,99, wydaliśmy na 16 sztuk dokładnie 79,84 zł, ale niestety Oluś jeszcze mnie naciągnął na maczugi, więc wydaliśmy w sumie 81,34. Mam nadzieję, że już więcej dzisiaj nie będziemy wydawać, bo zbankrutujemy. Olek, czyń honiory, zaczynajmy 24H, znaczy 24H już się zaczęło, czyli jutro do godziny 12:30 powiedzmy nagrywamy 24H. Olek, tylko do kamerki, żeby było widać, że nie oszukujemy. Nie, ale no dobra, losuj, no nie zmieniaj, nie grzebiemy. Tak nie wiemy, co jest w środku. I pewnie to był zły wybór. I uwaga! Musimy coś zrobić z kluczem, rozmontować, coś rozkręcić albo skręcić. Zaraz zaczynamy, szukamy kluczy i jedziemy z tym koksikiem, tak, Oluś? No to myśl, co rozmontujemy, a ja szukam narzędzi. Mamy się nie da rozmontować, bo by coś jej się stało. Coś pomyślimy, czekajcie, zaraz wracamy! Dobra, wpadliśmy na taki pomysł, bo wypadł nam klucz, więc tak jak powiedziałem, coś rozmontujemy. Stwierdziliśmy razem z Olusiem, że co rozmontujemy i zmontujemy? Krzesło Olka. Zobaczymy, czy nam się uda. Postaramy się rozłożyć je na czynniki pierwsze, a i potem... Mamy dzisiaj w ogóle oto taki klucz, który wykorzystamy. Nie jest identyczny, bo ma inną końcówkę z drugiej strony, ale jest kluczem. Mamy też inne narzędzia, które nam pomogą, żeby szybciej to rozmontować i zmontować. Dobra, zaczynamy się, Olusiu. Ja mam taki pomysł, żeby zacząć od klucza, bo jest klucz, więc odkręcimy tutaj. Zobaczcie, ja wam pokażę. Są takie tutaj nakręteczki. Ja widziałam te nakręteczki, które tutaj idealnie będzie można odkręcić tym kluczem. Olek, ale zanim zaczniemy, musicie zawsze pamiętać, że przy robótkach trzeba dbać o bezpieczeństwo. Olek, zakładaj gogle, żeby ci się nic do oczka nie wpadło. Olek, bezpieczeństwa, gotowy, startujemy, mam nadzieję, że szybko nam pójdzie. Oczywiście to przyspieszymy, no nie będziemy was zanudzać, jak odkręcamy. Ale jak będziemy mieli coś ciekawego do powiedzenia, to zwolnimy. Dobra, lecimy, Olek, odkręcaj. Tutaj sobie weź, patrz tu, od góry, siach. I teraz odkręcamy w tą stronę. No ty proszę. A ja będę odkręcał te boczki. Się rozłożyć. Mamy tak, chciałem pociągnąć wszystkie kółka, ale stwierdziłem, że bez sensu. Kółeczko, czyli jedna część. Oluś praktycznie to sam odmontował, ja tylko przy końcówkach. Druga część. Oparcie, trzecia część. I dwa boczki podrączki, jeden, drugi, czyli czwarta i piąta pięć części. Udało nam się to zrobić w niecałe
10 minutek. Oczywiście wy to widzieliście szybciej. Oluś, jak się rozkręcało? Były jakieś trudności, czy nie? Były. Z czym największe trudności miałeś, Olusiu? Na początku. Mów głośniej, kochanie. Na początku. Na początku, bo szły ciężko, się śruby wykręcały na początku. A później? Później łatwiej. Później łatwiej. A wiesz, co teraz będzie najtrudniejsze? Co? Skręcić to. Dobra, wracamy za chwilkę. I jesteśmy po zmontowanym krzesełeczka. Krzesełeczko zmontowane całe, czyli poszło nam w miarę szybko. Razem montowaliśmy. Jest godzina 13:30, czyli godzina za nami. Pierwszy challenge wykonany. Mam nadzieję, że się podobało. Dlatego zostawcie, bo nie powiedzieliśmy. Łapy w górę! Subskrypcji, dzwoneczek. Subscription i ding dong, dzwoneczek. Dobra, Olu, mniej gadania, więcej losowania. Czas na zadanie drugie. Co tym razem będziemy musieli zrobić? I uwaga. Co tam wyskrobałeś? Tosta. Będziemy musieli zrobić tosty i je zjeść. No. No to widzimy się przy robieniu tostów. Nara, nara, pomachaj. Pa. Siemka, zrobiliśmy sobie małą przerwę, bo wylosowaliśmy tosta. Niby może to niektórzy powiedzą, że sandwich, ale my zrobimy tosta, chociaż tu wygląda sandwich jakby z czekoladą, bo brązowe ma w środku. No. Czyli można też takiego, to może zrobimy jednego tosta, a jednego sandwicha z nutellą w środku. Co ty na to? Tak? Pasi? Dobra. To kto robi z nutellą, a kto robi tosta? Ty robisz tosta, ja robię z nutellą. Mamy przygotowane tostownicę, że tak powiem, z której wyjdą dwa trójkąciki, bo wkładamy taki chlebek tostowy i on się przekrawa na pół. Znaczy przekrawa, on się przecina na pół. Ja zrobię z ala nutellą, bo nutelki chyba nie mamy, ale mamy Creto Duo, czyli taką trochę jak Milky Way, czekoladowo-orzechowa mleczna. Olusiu, włączyłem ci piekarniczek, że się nagrzewa. Pokaż jak, poczekaj, ja pokażę jak to wygląda. To na razie wygląda tak przed złożeniem, zobaczcie. Jeszcze jedną warstwę szynki. No nie, ty na bogato. Szynka człowiekowa, żele kosztuje. Weno chłopie są panu, już wydaliśmy tyle na zdjęciory. Dobra, składamy to i przed włożeniem właśnie, pyszne, poczekaj. Pysznie wygląda. Smarujemy z zewnątrz, poczekaj, bo to jest nie coś. O, teraz równo składamy. Smarujemy delikatnie z zewnątrz masełeczkiem, żeby się fajnie to tam nam chrupało i się nie przyklejało i fajnie się przypiekło. Z drugiej strony robimy to samo. Tu już zapiekamy Olka tościka. Tu jest ten sandwiczek z czekoladką w środku, znaczy z nutellą. Ja bym powiedział, że tamto to było bardziej takie ciemne miejsce. Nie, moim zdaniem, napisz w komentarzu, moim zdaniem to Nutella, zobacz gdzie to jest, tu zobacz. Tu Nutella, chociaż z drugiej strony to może być faktycznie mięcho, a na tym ser. Więc Olek, twoja będzie prawidłowa, moja nieprawidłowa, ale moja będzie pyszna. Zobaczmy jak on się tam już, czy już powoli się przypieka, chociaż chyba za szybko, ale zobaczmy. Już się podzielił nam na trójkącik, serek jeszcze nie wypływa, więc się piecze. To ja teraz wrzucę tą z nutellą. Na bogato będzie. I zrobimy test po gryzie, ale w międzyczasie możemy wiesz co zrobić, jak to nam się piecze. To Olusiu, może teraz ja wylosuję. Czy ty? No dobra, losuj, zobaczymy co, jakie kolejne zadanie będzie nas czekało i uwaga, co nam się wylosowało. No nie, musimy coś zrobić w mikrofali. W mikrofali, skorzystać z mikrofali. Co my możemy zrobić z mikrofali? I czapkę kucharską. Czapka kucharska, już tam par 6, bo nie mamy, nie będziemy jeździć. To ja myślę, że już to możemy połączyć w tym czasie, jak nam się piecze. Ale wiesz co do tego sandwicha będzie pasowało? Co? Podgrzejemy parówę. To już będzie kolejne zadanie wykonane. Parówa, poczekaj. Bierzemy z lodówki parówę. Idziemy do kamerki, mamy paróweczkę. Oluś, otwórz tą, zamknij lodóweczkę i otwórz mikrofalóweczkę.
Otwieramy mikrofalówkę, tu się naciska, tu naciśnij. Pyk, otwieramy. Wkładamy naszą parweczkę, czyli kolejne zadanie mamy wykonane. Nie wiem, czy nam starczy zinksów, czy nie trzeba będzie. Co zrobić? Pójść znowu. Dokupić, ale mam nadzieję, że nie. Włączamy na pół minutki. I patrzcie, jest 15.02. Znaczy kolejny myślę, że wylosujemy za chwilkę, jak tylko, wiesz co, wyciągniemy tościki. A to już będzie sekund 5, filunia, minunia. Ok? I będziemy losować następnego. Ło! Chyba przesadziliśmy. Zobacz, co się stało z twoją parówą. Paruwa nam pękła na pół, tak się podgrzała, ale zadanie wykonane i to takie proste, super. Czyli mamy już ile zadań wykonanych? Mamy wykonane zadanie z czym? Z kluczem, czyli rozkręcanie. Mamy zadanie wykonane sandwichem, czyli tostem. I mamy wykonane zadanie z kanapeczką. Tościki gotowe. Zobaczcie, jak się fajnie serek wytopił. Mamy sandwich, tościk. Troszkę mniej podobny, bo u nas jest świeży, a ten był zielony, już taki spleśniały. Zobaczcie, jak serek się ciągnie. Olek, delikatnego gryza, tylko dmuchaj. Nie, bo to kurumą. No nie, nie wymiękaj. A ja mam czekoladowego. Sandwicha. Chcę spróbować mojego z czekoladką. Zobacz, zaraz wam pokażę, tylko wezmę coś specjalnego. A! Mamy specjalną do gorących rzeczy. Wezmę specjalny, zobaczcie, sandwich i jak tu się przyjrzycie, już tu czekoladka wypływa. Olek gryza? Ja gryza, biorę tego. Poczekaj, ja biorę tego. Ja biorę, poczekaj, żebyś słyszeli widzowie, jaki chrupiący. I czekoladka. Widzicie, jak się rozdwaja? Przepraszam, że mówię jak ją. Jest czekoladka, która się roztopiła. Super pyszne, delicious. A teraz ty, ja się przytrzymam. Teraz ty, ja ci przytrzymam. Gryź swojego, to żebyś... Mi... ty trzymasz? No bo już nie jest takie gorące. Ale tu do kamerki. Uwaga, Olek gryz. Daj ci przez runę. Nie? Olek gryz, uwaga. Też chrupiące, słyszycie? Jest szyneczka, podwójna szynka, podwójny ser. Dobra, my zjemy już bez nagrania, ale zanim się rozłączymy do następnego spotkania, to Olek, jak ci wylosuję teraz? Jakie jest ocena? Moja ocena to jest 10. Nie da się. Od 1 do 5. 5. Moja od 1 do 5 to 4. Polecam posmarować Nutellą i włożyć do podgrzewacza. Moje od 1 do 5 to 4,5. 4,5? Nie, no ja żartuję. 4, bo trochę za mało Nutelli, można było dać więcej. Chociaż widzicie, tutaj wylatuje, ale jest przepyszna. Spróbuj mojej. No spróbuj. No spróbuj. Nie, no spróbuj. Nie. Ale ty jesteś. Nieładnie pachnie mój. Nie, idealno. Dobra, Olek, otwieraj, bo lecimy dalej. I co tam mamy? Powtórka mikrofala, czyli losujemy. Jeszcze raz, ale to nie będziemy jeszcze raz robić to samo, bo przed chwilą mieliśmy tą, nie, teraz mamy tą. Jeszcze raz losuję. Na bank zabraknie nam tych pięciorów. Uwaga. I co tym razem? Uwaga, 3, 2, 1. Arbuz. Nie wiem, czy znajdziemy arbuza. Jak nie albo znajdziemy. Może go narysujemy. Mama pojechała na rynek. To może na rynku kupi arbuza nam, a jak nie, to pójdziemy kupić jakiegoś loda arbuzowego. O. Albo coś z arbuzem. Co ty na to? Albo jakieś żelki arbuzowe. To kaktusa, bo kaktus ma taką część arbuzową. Tak? No dobra, to pomyślimy, widzimy się, jak będziemy coś robić z arbuzkiem. To nara! Trafiliśmy arbuza, zadzwoniliśmy do mamy, tak jak mówiliśmy, że jest na rynku i mama znalazła coś fantastycznego, nie domyślacie się, naprawdę nie ma prawdziwego arbuza, ale zobaczcie, jaki czaderski lizak arbuzowy i to podobnież kwaśny, od razu próbujemy, nie mówi się no, bo na no to się krowy gną, wiesz, jest takie powiedzenie, a wiesz, jak się je nie gno, to się co robi? To się je pcho, tak powiadają. Okej, okay, Olek, ty pierwszy, czyń honory, potem ja drugi. Twardy jest, no jest twardy jak lizak. Taki on
kwaśny pyłek taki. Kwaśny pyłek, posypkę, no, no dawaj, próbuj pierwszy. Ja test. Test, uwaga. A jakby strzelało, daj teraz ja trochę tu. Dobry. Kwaśny. Olek Szama, losujemy następne zadanie, mam nadzieję. Teraz ja otwieram, zobaczymy co mi się wylosuje, mam nadzieję, że coś fajnego. Uwaga, 3, 2, 1, siach i co to jest? Miotła. Miotła, czyli naszym zadaniem będzie teraz posprzątanie. Miotu nie mamy, wykorzystamy odkurzacz, ale może z miotełką coś wymyślimy. Tak? Okej. Okay. Okay, trzeba coś posprzątać, nie wiem, twój pokój poodkurzamy? A posprzątniemy? No zadanie to zadanie, no musimy. Ale mam pomysł. No słucham. Narysujemy. Nie, narysujemy nie. Patrzcie jaki inny głosak. Sprzątamy. Będzie sprzątanie podłogi. Tu niby jest szczota taka Baby Jagi trochę, ale my zobaczymy, mamy taką ala szczotę elektryczną. To do sprzątanka! Wylosowaliśmy miotłę, to prawda, z czarownicy albo wiedźmy. Jaka wiedźma, taka miotła. Olek, wlatuj! Olek wlatuje na miotłę elektrycznej, proszę Państwa, teraz nie widać, poczekaj, zmienię. O, nie włączaj jeszcze, nie włączaj. Pokaż ją, bo to jest tył. To jest nasza miotła. Oj, jakoś kamerka nam się przekrzywiła. To jest nasza miotła, czyli teraz co robimy, Olusiu? Odkurzamy. Minimum 30 sekund, oczywiście to przyspieszymy. Olek odkurza pierwszy, ja odkurzam drugi. Uwaga, przyspieszanko, czas start, włącz odkurzacz, odkurzasz, odkurzaj! Odkurzane, ja odkurzyłem, Maluś odkurzył, głównie Oluś odkurzył, więc czas na losowanie, co będzie dalej. Uwaga, 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 losuj, co tam masz i co tam masz i uwaga, co tym razem się trafiło? Pieniążek. Moneta, czyli zagramy w monetę orzeł, reszka i jakąś karę sobie wymyślimy, jak ktoś przegra. Okej, lecimy, za chwilę się widzimy. Trafiliśmy monetę, teraz rzucamy, co prawda są dolary, nie znaleźliśmy dolarówki, ale mamy 1 euro, czyli mamy reszkę i tutaj nie jest orzełek, tylko jakiś tam pan. Kto wie, co to za pan, niech napisze w komentarzu i tak, rzucamy. Ten, kto wygra, ma wolny los, że może sobie wymienić zadanie w tych 24H, co wylosujemy. Ten, co przegra, musi to zadanie wykonać. A co jeszcze najlepsze, ten co wygra zachowuje 1 euro, czyli 5 zł ma w kieszeni. Okej, okay, Olusiu, czyń honory. Ja tego pana obstawiam. Pana obstawiasz, ja obstawiam jedyneczkę, czyli tak zwana reszka. Uwaga, Olek, stryk. I pana, i Olek wygrywa, brawo do Olka. To teraz losowanko od razu. Co mamy? Następne zadanie, czy Olek korzysta ze swojego farta i wymienia, czy piłka do kosza, ale zrobimy tak, bo dzisiaj śnieżek pada, pójdziemy grać w co? W piłę nożną, idziemy piła nożna, Olek to uwielbia, radość jest? Czy skorzystaj, wymień, żebyśmy nie wychodzili, bo śnieg pada. Nie, skorzystaj. Ja nie korzystuję. Tak. Nie wykorzystujesz. Dobra, to idziemy grać w piłę. Zobaczycie, jak Olek się rzuca na bramie. To widzimy się na boisku. Nara! Hej, słuchajcie, trafiliśmy piłkę, co prawda, do kosza, ale Olek jest troszkę za mały na kosza. Mamy piłkę do nogi, więc gramy w nogę. Olek uwielbia stać na bramce. Zobaczycie, jakie parady wyczynia. Niestety pogoda nie sprzyja. Olek, gdzie tam uciekasz? Chodź tutaj. Nie kiwaj się, stąd ze sobą. Lecimy z kolejnym zadaniem. Oglądajcie i bijcie brawa dla Olusia. Pochwałki piszcie. Dawaj, Olek, na bramę. Lecisz. Szybko. Olek, bo ci strzelam. Dawaj, 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 dawaj. Uwaga, pierwsza interwencja. Przy obronie, przy słupku. Ej, brawo. Siak, bajera. I uwaga, teraz drugi słupek.
I gol! Tata strzeli, teraz Olkowi się nie udało. Hop! Ej! Przebrali? Jest! Brawo! Szybko do bitka! Tata biegnie! Aga! I gol za tata! Dobrze, stawaj szybko! Ekstra! Dawaj! Dobrze, daj. Ekstra. Jest. Ekstra, świetnie. Ekstra. Dawaj. Ekstra, brawo. Chodź. Kamerka nam się przywróciła. Oluś wygrał to spotkanie na ekranie. Brawo ty. Brawo dla Olusia. Zadanie wykonane. Idziemy do domku losować coś następnego, tak Oluś? Jo, wróciliśmy z granka. Brawa dla Olusia. Napiszcie coś fajnego w komentarzu, bo świetnie broni jak na swój wiek. Przypominam, że ma 8 lat i nie trenuje. Nie ma treningów bramkarskich, więc wszystko sam się rzuca, wszystko sam wymyśla. Ale nie o tym ten filmik, tylko o challenge'u. Losujemy kolejne zadanie. Olek okulary sobie zakłada. Oluś, losuj, wybieraj co nam padnie, na co los. A, żebyście, bo rzadko mówimy o tym, która godzina. 01, no to już pewnie wrzucony. Wybieraj, wybieraj. Ja wam pokażę, jest, zobaczcie, jest 17.44, czyli już kawał, a sporo otworzyliśmy, nie wiem czy nie trzeba będzie... Hydrant. Czy my możemy coś zrobić z hydrantem? Możemy zrobić siusiu jak piesek na hydrant. Jedyne co, to możemy się napić łyka wody, ale to bez sensu, chyba zrobimy zamianę, myślę, że się zgodzicie, bo z hydrantem, no co możemy zrobić z hydrantem, prawda? No nic. Pierwszy taki, mamy karę, ja sobie robię karę, ała, ty sobie robisz karę, ała. Dlaczego? No bo nie zrobiliśmy zadania. No bo nie, ciężko jak na zadanie, to, też nam powiedzcie, nic byśmy nie... Duże, mogę jebać karę? Ale nie, lek. No, ała, no tylko trzy, cztery, no trzy, poczekaj, bo nie widać, uwaga, trzy, cztery. Lekko żartujemy. Bardzo lekko, nawet mnie nie dotknął. Dzieci mnie biją. Siadaj, Olusiu. Bum. Siadaj. Kara jest, to losowanie następne. Czuję, że trzeba będzie kupić. Niestety, dokupić. Musiory. I uwaga, co tym razem? No nie, to na pewno. Mam pomysł, to na pewno tak. Wrzucamy różne składniki z lodówki i musimy to zjeść. Kociołek z... Nie wiadomo o czym. Tata, challenge. Nie mam mojej karty. Jedz sobie zupkę. O nie! Olek! Kurczę, no! Czy ja muszę zjeść jakieś świństwo, które przygotuje Olek? Ja nie będę patrzył, co on tam rzuca, tylko same rzeczy do jedzenia, Olusiu, tak? Wiem, tak. I umawiamy się, że jedną łyżkę, żebym nie zwymiotował. Powiem, spleśniały ser. Dobra, to nie, to już będziesz mówił ten. Dobra, to dla mnie jest, no to teraz... Teraz ja losuję sobie. To już wylosujesz dla nas następne, tak? Bo z tego rezygnujesz, czy dla siebie tylko? Nie, dla mnie. No dobra, to ja wtedy nie uczestniczę w tym. Nie, no to po nie, pój po moim. Ty co po prostu masz, nie bierzesz w tym udziału, tylko ja biorę. Olek szykuje. Myślę, że to zrobimy na kolację. Jest 17 już, która, poczekajcie, 17.46. Więc widzimy się na pysznej kolacji. Od razu mówię, dużo tego nie zjem, bo już się boję, co tam Olek powrzuca do kociołka. Musisz przysmakam. Zjeść. Nie. Za Olusia, za Lusi. Nie. Dobra, widzimy się przy okropnym jedzeniu. Pa! Yo. Danko przygotowane przez Olusia. Specjalnie nie nagrywaliśmy, żeby nie wiedział, nie domyślił się, co jest w środku. Po spróbowaniu, ja najpierw spróbuję wyczuć, chyba że wymiotuję, ale mam nadzieję, że nie. Jak uda mi się wytrzymać, postaram się powiedzieć, co tam może być, a Olek na koniec powie, co zrobił. Właśnie to nie będzie wyglądało tak. Pokaż Olusiu, jak to wygląda.
Ten kociołek zielona, jakaś zupka, jakiś eliksir, nie wiadomo czego. Olek przyszykował dla mnie chyba eliksir do poczucia się gorzej, tak mi się wydaje. Mamy kociołek. Zobaczcie, tak to wygląda ta misa. Poczekajcie. Tak, tak. Jakieś gluty są. Oh my god. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest białe. Coś się przerażam, co tam może być. Już widzę, że tutaj jest kukurydza na pewno. Tak, dobrze. Co tutaj jeszcze? Tu chyba jakieś kawałki sera. Dobrze mówię? Tak. Pewnie spleśniałego, tak jak mówiłeś. Tak? Nie. Cheddar. Cheddar, ser cheddar. To białe to jest jakieś mleko, śmietana, czy... Co to jest, Olusiu? To jest mieszanka trzech rzeczy. Mieszanka trzech rzeczy. Dobra, to ja nie mówię, zobaczcie, żeby nie było. Cała łycha jest wzięta, uwaga. Ale wam powiem, że nie pachnie źle. Nie. Uwaga. Tamiński, bo... Ale niedobrze. Jest takie coś słodkawe w tym. Nie wiem, czy czuję jakąś mąkę. Na pewno jest to, co powiedziałem. Jakie to jest niedobre. To nie śmieszne, Olek. Chcesz otruć tatę? Jeszcze nie. Grzeczne dziecko. Za ciebie, że nie, że pozbyłeś się tego. Bez kukurydzy już. Nie wiem, czy tam serek Daniu przypadkiem nie zawędrował. Bo taki coś czuję słodkiego. To była Amelia. To była Amelia, czyli taki innej firmy Daniu. Coś takiego czułem. I co jeszcze w tym było? No spróbuj zgadnąć. No już więcej nie zgadnę. Jogurt. Jogurt. No pytałem się, czy coś mleczne. Śmietana to była śmietana. A, śmietana. I co jeszcze? Czyli mieliśmy kukurydzę. I troszeczkę dałem dla zabarwienia Monte. Monte. Czyli tak, Monte. Takie a la Danio. Kukurydza, ser pleśniowy, nie, ser cheddar, śmietana. A i jeszcze jedna rzecz, było trochę ostre. No właśnie, czułem, ta słodkość taka zabijała. Monte było. No co było? Ciupineczkę soku z jalapeno. I sok z jalapeno. I jeszcze coś. I jeszcze coś. Mama podpowie. A, pasztet. Pasztet. To na pewno przez ten pasztet mi się niedobrze zrobiło, bo ja nie cierpię pasztetu. No, to jest... Dobra, zadanie wykonane, zaliczone. Hejka, jest godzina, która, poczekajcie, jest godzina, nie wiem czy zobaczycie, 22:14. Ostatnie losowanie, bo jutro ostatnie zadanie, zobaczymy co nam wypadnie, żebyśmy to zdążyli, bo jutro do 12:30 musimy się wyrobić. Olusiu, losuj. No, uwaga. No, los, otwieraj. I co wypadło? Pianino. Pianino? Nie, to fortepian chyba jest. Fortepian. To musimy koniecznie teraz zadzwonić do Timiego. Weź telefon, gdzie masz. Zobaczymy, czy przypadkiem nie śpi. No właśnie, bo jest 22, ale jutro ma dzień wolny, może spać. Nie wiadomo. Jeżeli się okaże, że on jutro nie będzie mógł, żebyśmy do niego przyjechali, to wylosujemy coś innego. No to Olusiu, czyn honory, dzwoń do Timiego. Dzwonimy. Dzwonimy, łączymy głośno mówiący, spokojnie. Nie odpychaj mi rączek. Nie ucz się złych rzeczy od taty. Uwaga, tylko tak bliżej, żeby było słychać. Timi, dzwoń. Halo? No hej. No cześć Timi. Słuchaj, bo właśnie Oluś się powoli kładzie spać, ale wylosowaliśmy fortepian. Dzisiaj już do ciebie na pewno nie przyjedziemy, ale czy jest szansa, żebyśmy jutro podjechali do ciebie na trochę, tak na parę minutek, żeby zagrać na fortepianie, pianinie, bo ty masz pianino w domu? Aha, tak. Pianino. Czy jest szansa, żebyśmy mogli jutro do ciebie podjechać? No, ale jakoś od rana. Ale od rana tak, do której? Do, nie wiem, ja od 11 do 12. Od 12 do 13 mam hiszpański. Czyli musimy wcześniej. A po południu późniejszym... Tak nie, my mamy czas do 12:30, czyli musimy gdzieś tak po 10 być u ciebie najlepiej, tak? No najlepiej albo po 10, albo około 14. Znaczy nie, my do 12:30 musimy wykonać zadanie. A no to tak, to po 10. Czyli 10, bo ty na 12 jedziesz na ten coś tam, tak? Hiszpański. No mam hiszpański, no ale dobra. A, on w domu. No to powiedzmy najpóźniej o 11 musimy u ciebie być, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić, tak? No tak. Dobra.
To będziemy robić wszystko, żeby tak było. Dziękujemy, przekaż mamie, że wpadniemy na chwilę. Jakbyśmy nie wpadli, to dzwonimy. To dozo jutro. Spoko, dobra, do zobaczenia. No pa, hej, pa. Pa. Czyli może się uda, oglądajcie i trzymajcie kciuki, żeby się udało ostatnie zadanie. Trzymajcie kciuki i będzie super odcinek, brawo. Chciałeś to, co? Tak. Chciałeś, Fiona. Lecimy spać. Brawo. Hej, dojechaliśmy gdzie? Do Timiego. Wylosowaliśmy przed spankiem fortepian. Mamy pianino, to prawda, że elektroniczne. Na nim zagramy, żeby wykonać zadanie. Na koniec Timi nam coś zagra na pożegnanie, bo kończymy 24h, bo już jest koło 12. Która jest Timi? To mniej więcej. 10:11. Nie, no około 11:00, więc zanim to skończymy, nagramy i zmontujemy, więc będzie 24h pełne. No to Oluś, ja pierwsze coś zagram, potem ty zagrasz, a potem zagra nam Timi, a my się będziemy w tym czasie, jak Timi będzie grał, żegnać z wami. Mam nadzieję, że się wam 2-4 podobały. Oluś, coś miłego, a to na koniec powiem. Olek, ja pierwszy, tak? To spróbuję na dwie ręce, nie wiem czy mi wyjdzie, ja cię kręcę, uwaga, ale Olusiu, odsuń się, żeby mi było widać, że gram, a potem ja się odsunę, uwaga, 3, 2, 1, albo na jedno metrę. Jeszcze raz! Dziękuję, słabo, teraz Olek, musisz wykonać zadanie, Olusiu. Nie szkodzi, nie szkodzi. No, dawaj, dawaj, Oluniu. Uwaga, werble. Brawo! Dziękujemy, 2-4 zrobione. Mam nadzieję, piszcie w komentarzu. Timi, siadaj, zacznij grać. A Timi, coś masz do powiedzenia do naszych widzów? Chodź, przesuń się, Timi. Cieplutko i zapraszam na mój kanał. A wpadajcie do Timi otwiera, cały czas kanał jest, co jakiś czas pojawiają się filmy, Timi no. Gra, a my chodź Olusiu tutaj. Jakiś wielkanocny specjal, powinien się niedługo pojawić na pewno. O, słuchajcie, chodź Oluś, Timi będzie grał, chodź, chodź, chodź kochani. No graj, graj. Timi nam słodko gra, my kończymy swoje 24h. O, rymowanie, my zadanie. Olusiu, pozdrów widzów. Piszcie. Jak oglądacie to przed świętami, to życzymy wam wesołych, wielkanocnych, mokrego dyngusa i dużo jajek z kasiorką. To tyle, żegnamy się. Piszcie nam w komentarzach, z jakiej serii 24h byście chcieli jeszcze nagrywać. Znaczy nie nagrywać, my nagrywać. To żegnamy was cieplutko, trzymajcie się, pa, hej, pa!